Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście flet na osadzie, jakby nie było. Ale dzisiaj będzie odcinek z Gnojowicy, no i trzewu rzepaku. A wracając do rzepaku, to muszę zrobić tak, czyli zrobić sen, bo zapomniałem, że nie jest sierpień, tylko lipiec. Więc mój błąd, mój błąd. Miałem to zmienić przed odcinkiem, miałem przewinąć ten czas, no ale zapomniałem. No trudno, zdarza się. Więc no, szybko sobie przewinąłem i promocje wyglądają tak, czyli jest Feniks Unia Siewnik 3 metry i to tyle w sumie, tak z ciekawego. No, krowy żarcia mają. No nie wyrąbały tylko 9 ton. No, Daily Fortnite picze 11 tysięcy litrów. Dobra, na dwie beczki gnojowice mam. Oczywiście kombajn sobie kosi, tu się zablokował o coś jeszcze, nie wiem o co, ale... Ale się dowiem. Oczywiście pierw kombajn, pierw przyczepę podstawy. Fajnie, jakbym miał jeszcze 532 tutaj pole, nie? To już bym miał tutaj tak fajny rządek. A może bym to kupił, tylko że to jest drogie chyba, co? 72, no to nie będę kupił. Nie chcę się ładować 60 tysięcy w kredyt teraz. I tak mam go trochę za dużo tego kredytu. Tutaj postawię przyczepę. Powinien sobie objechać. Coś ty się tu wodał. A, w drzewo. Dobra, 8 minut to będzie kosił. Siewy czy gnojowa. Dobra, siewy. Na początek siewy. Oczywiście na C4 sobie zrzucimy. Nie będę dziada piłował na D. Bo sobie się je jondirem. No przez to, że mam more power, no to co by się z Jundirem, tak, no ale... Jak ogólnie to powinien do czwarem siać. Bo wiadomo, mam więcej koni, ale Jundir jest sobie darany. Oczywiście licznik wyzerowany, wszystko ciutko, żeby nie było lipy. Do zasiania jest dwa... Kawałki są. Czyli ten i pole numer 15. Ty, ja mam tu jeszcze przyjęcie do kuszenia. Tom. No ja muszę skoczyć na odcinku, albo po odcinku. Zobaczę, ale zobaczę jak z tą gnojmą pójdzie. Bo może wyjdzie tak, że jeszcze będę miał czas, żeby skoczyć te pole, ale... Ale nie zakładałem tego. Nie zakładałem opcji siewu, nie siewu tylko tego, opcji żniw na ten odcinek. Więc tak to wygląda. Elegancko tego. Co jest? Kto idź? Coś ty tu zrobił. A, boś ty, dobra, byś się zablokowałeś przez to. Już wiem, przez co on się zablokował. No, tam jest kontynuacja kursu. Przez to, że tu przepas sobie, bo on tutaj sobie wykosił. Chciał sobie wjechać, a tu dupa. Nie, na 16 sobie kurs przeskoczy. Dobrze, tu jest sorgo, są dziada, to on sobie nawróci. Ale ważniejsze jest to, że nie ma drzewa tu żadnego. Więc chyba sobie poradzi. No, coś późno opuściłem, ale to mnie będzie po przeszkwie. Z
Za 15:09, piątek, przydałoby się nagrać ze dwa flety jeszcze. No nie wiem, czy się uda, ale jednego chociaż fleta nagrać jeszcze muszę. Tak, jednego jeszcze muszę nagrać, bo tego skończę, to będzie 21:30, coś takiego. Zanim tamtego nagram, no to muszę jeszcze jednego fleta tego nagrać dzisiaj. A na jutro sobie zostawić. No i dzisiaj jeszcze by się przydało nagrać 15, nie? A na jutro sobie zostawić jeden odcinek fleta. Jeden odcinek fleta i jak się uda, to tego. To M-Klika. Tylko M-Klika pierw muszę ogarnąć, bo nie wiem, co to jest za roboty. Dobrze wjechałem, dobra. Musiałem tylko mój twarka, czy ja dobrze wjechałem. To dość... Wbrew pozorom teraz duże się pole zrobiło. Nie powiem, że nie, ale dość przybyło temu polu. Dawno sapa sparringa nie robiłem. Oczywiście flet na osadzie. U kruka już była ta, klepsydra, więc... A pewnie kruk sam panie wysył, albo wysyłał ci. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Gdzie ten kruk jest? A, to niby mi nie zaliczyło, ale okej. ...560 dni z krukiem mam na snapie. Więc spoko, spoko. Dobra, nic ciekawego tutaj nie mówisz. Nie wiem, czemu, ale się ciągle do tyłu wracam, no bo tak jest... ...przyzwyczajeni. 8:07 już kosi. Nie mogę jak ten John Deere chować, nie? No to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, oczywiście, że w rzepaku. 0,7 hektarów jest zasiane, więc... No spoko, spoko. Zobaczymy co dalej. Dadę do końca i przeskoczę sobie do kombajna zobaczyć co tam się dzieje, bo wiem, że się zablokował. A patrz, nie ustawiłem sobie tego, surfowa. A bo ja tu, aha, bo ja tu stawiałem, ale ja sobie, no właśnie. Sobie przypomniałem, tylko że widzę coś... GPS jest za wąski. A, bo ja mam na 5 metrów, dlatego on tak. Dlatego on mi Żyda nie robił, bo 5 metrów miał ustawiony. A 5 metrów to zostało tego, od talerzuki. Szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem na to uwagi, że sam 5 metrów gdzie jest. To tak, kurde... Jechałem i mówię, kurde... Teraz, jak wyszedłem z tej kabiny, nie? Że siewnik robi nakładkę. Co mnie po prostu dziwiło trochę, że on robi nakładkę, skoro... A, bo no, bo po prostu jak była zmiana ten... Bo po prostu jak była... No, zmiana narzędzia, to już nie resetowałem GPS-em. No tak, bo GPS został przecież po tym. GPS został po talerzowie i ja tak sobie jadę pod tym samym kątem. Nawet nie zmieniałem szerokości. Także no, metr nakładu robię. Nawet nakładu to dość dużo. 0,8 hektarów się zasiana, a tu jeszcze cały kawałek tamten, stary został zasiany. No i ten nowy jeszcze kawałek. Dwa przejazdy nowego. Nie wiem, czy to będzie dobrze posiane, ale... No bo widać, że teraz że tutaj jadę kołem przysiane już, nie?
Ale no co, już nic na to nie poradzę. Jak przez głupotę tak wyszło. No bo tylko przez głupotę sobie. Przez nic innego. Raz, dwie miedze będą się zaorać, ale to po odcinku będzie zaorane. Między 16. Tutaj będzie miedza zaorana i tutaj między 33 a 34 będzie zaorana. Oczywiście teraz przejazd koło przejazdu, bo muszę tam zrobić poprzeczek na dole. Koło tej kukurydzy. No i potem tu do góry wyciągnąć to i już mieć zasiano. Zobaczymy jak to wyjdzie. I tu koło tych krzaków będzie ciekawe, no ale poprzeczek jakiś tam drogi. Nie no, dobrze będzie, tym jeszcze nawet kurde będę pomiędzy ciągnął silnikiem, widzę. Teraz ta, jak to zrobić? Chyba w ta stronę poprzecznik zaciągnę. Będzie chyba my... O, co tak szybko? Najwygodniej będzie w tę stronę poprzecznik zaciągnąć. Na pół siewnika. No i jakoś wyjrzę ten poprzeczek, żeby nie było. Zaraz się ci lipca, ok. To trwa minutę, więc jestem już sam. Co? Chcesz? Co chcę? No bardzo nie. A co tam? Co? Jak? Tu co mam też? A co? Tere. Nie robię przystanie, no dobra, później co było? A nie działa się dzielnica, potem już było. Targi nikogo gdzieś. Wtorek 9 lipca. Co ja chciałem? Ja chciałem komuś właśnie przestawić. To się nie zagryje zobaczyć. Elegancko tego. No i to wszystko, dobra. Dobra, kość to ostatnie pole i tyle. Też w sumie ładny kawałek tutaj jest zakoszenie. Taki niby niepozorny, ale... Ale trochę tutaj będzie kompo miał co robić. Parę minut. No, 12. Teraz tak, jak to wygląda z przyczepem? No trzeba trochę wysypać, no bo... Nic innego się nie zaradzi.
Pszenicy akurat tak dużo nie mam. Pszenicy mam akurat mało, ale jęczmienia mam 108 ton, więc zimowy będzie ciekawy odcinek. Znaczy, na zimowym to prawdopodobnie tylko wstawka będzie do wiosny jednego odcinka. To nie wiem właśnie co na wiosnę robić, ale chyba się w kukurydze pokażę wam. No chyba się w kukurydze będzie najciekawszy. Do tego zimowego odcinka. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tylko, że zanim ten pszenicę sprzedam, to też trochę zejdzie. 15 to nie, to ja chyba tego jednak to poje, to jedno pole tylko zasieję. No to jedno pole zasieję, bo będzie 20 minuta. Zanim dojadę szczepą i to... Ja tylko dosieję to, co mam pole i koniec. Tak sobie liczyłem, że może trochę zejść do siebie. No ale nie liczyłem tego, że w międzyczasie będę musiał przystawić przy ciepę. Ciągnik. Kombajn, ciągnik, przyczepę. No i tak to wygląda. Ale pieniędzy trochę będzie, no bo... Jak tam jęczmień będzie za 1300, a ja mam 100 ton ponad, no to jest... To jest 150 tysięcy za sam jęczmień. Jeszcze rzepak przecież będę miał, mam rzepaku 50 ton chyba. Albo coś koło 50 ton, jak dobrze pamiętam. No pszenica mam 40, a rzepaku 58. Więc fajnie, fajnie. No ale pszenica to ostatnie pole jest, więc tam jeszcze z 10 ton da. Nie wiem w sumie ile nawet, ale... Ale jak da 10 ton, no to będę miał 50 ton pszenicy. Dobra, ten już kółeczko tutaj sobie zrobił. Nic ten sobie tu poradzi. Pęty na full obrotach. Półtora hektara tu będzie, kurde ty. Ładne pole już. Już na odcinku będzie fajnie się tutaj kosić. To ogólnie mi się wydaje, że na tej serii teraz wszystko długo idzie jakoś. Że tu jest tyle roboty nagle się zrobiło. A fajnie, bo tutaj widzę przynajmniej ten kombajn. No i... Dwa przejazdy, tak? To prawdopodobnie będę to wysiane. Potem ścieżka, nie ścieżka, tylko... Właśnie, ja tu miałem się ścieżkami bawić, ale to... Nie wiem, zobaczmy. Gdyby nie było precyzyjnego, to bardziej by się opłacało, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo bym nie musiał tyle tego, nie? To bym nie musiał... się bawić dawkami nawozu. Chociaż w sumie i tak muszę, bo nie mam silnika z nawozu, więc... W sumie mogłem tu ścieżki narysować, ale nie chcę się bawić w to. To trzeba wyliczać. A jakoś tak zbytnio nie mam. Nie mam sobie gdzie nawet tego zrobić. Bo nie mam takich pól. No tutaj już fajnie by było. Tylko wiadomo, że to nie jest jedno pole, nie? Ale tutaj już na tym polu to też fajnie by było ścieżkę sobie narysować. No na przyszły sezon się tym pobawię. Ale mnie ściągnęło. Czemu mnie tak zarzuciło bokiem? Nie wiem, teraz jeden przejazd tutaj to zaciągnę. Potem zrobię poprzeczniak i tutaj będę miał ładnie to usiadł. A ten klinik to od razu z poprzeczniakiem cię będzie chciał. Ty tu będzie 2 hektary, prawda? Hektar 80 będzie coś takiego. No to będzie też ładny kawałek tego pola. To już jest hektar 70 prawie. A tu już jest 15 arów, będzie jak nic.
to spoko, spoko już, nie? I coś tam idzie z tego pola zebrać. Dobra, siewnik do góry. Teraz trzeba tu ładnie jakoś od rogu ładnie zasiać. No jeszcze ten przejazd i będzie ten klin wysiadł mi 100%, znaczy klin, no ten dłuższy przejazd. No potem będzie ten klin tak piły. Teraz najlepiej bym musiał w miejsce nawrócić. Jechać po tym samym przejazdu. No i tak trzeba zrobić. Dobra, tam sobie wysypuję kombajnik. No i elegancko to idzie, nie? Ile jest? 22 minuty. No to akurat idealny sens, żeby zacząć gnojowicę. Taki nie za krótki, nie za długi. A miniaturkę. Nie wiem, jakąś umyć. Nawrotka. Oczywiście na T4, no bo inaczej się nie da. Znaczy, no da się inaczej, ale na T4 on ma najżej. Przecież patrząc na obiad, to nie powiedziałbym, że ma lekko, no bo mam 2200 teraz chyba na enderpane. No 2300 nawet. Ale no co mam ci poradzić? Ogień! Famuj! Dzikucie! Nie zmienił bieg, ale zaraz będę się znowu rzucać, więc nie będę tego robił. Elegancko tego. No i zasiane pole. O, 2 hektary wybiło. No i 2 hektary jest. Już raczej zbyt dużo, ten wynik się nie zmieni, jak tutaj przejadę, te 2 przejazdy. Dwa pokazało. No to, liczmy 2 hektary. To uczciwe 2 hektary. To, że tam są ciekawe kobala, to tam nic. Dobra. Jest skoczone? No prawie że. Dużo mu to nie zostało, tak przynajmniej. Dobra, ja idę do beczkowozu. I jadę. Miałem ten mod na tego posynkera wywalić, właśnie. Wiedziałem, że coś miałem zrobić, ale... No ten Judasz mi tu siedzi i on mi denerwuje. Tutaj to może później. Bo ja chcę rozlewać od tego pola. Teraz tak, X. Bo to...
12 metrów, a nie 24. Jak rozsiewać. No i łogin. No tak, że to jest precyzyjne. Za dużo do tego nie pójdzie. Tej gnojowicy. Ja tu będę jeździł, jeździł, nie będzie końca. Ja tu 10 pól na tym, na tej gnojowicy zrobię. Coca-Cola. On się niby wylewa, ale nic nie pokazuje na mapie. Nie, na kolejne pole, to jakby teraz miał to tutaj po jęczmieniu. Gnojowicą. Muszę w końcu te belki zawieźć, bo... Tam też muszę po tym jęczmieniu wyjechać z gnojowicą, ale to pierw muszę te pole rozlać. Trzeba skręcić, bo w krzaka wyjechał. To tak... Nie, kurde, niedobrze. Fajnie to widać, jak ściernie chodzi ugniata, nie? Fajnie to wygląda. Jak jest takie ładne, równe ściernisko i nagle wiesz, jak gnojowica i to tak fajnie się mamy. Coś pięknego. Nie wiem, no coś tam ubyło o tych gnojowicach, jakby było. Nie wiem, czy lepiej by nie było pierdolkoła sobie wejść tego pola. Więc teraz ze skosa będziemy, to będę musiał i tak teraz w lewo zakręcać, no to... Nie wiem, zobacz. Te pole mi trochę problemu przestworzyło z kursztejem. Zresztą to widzieliście w poprzednim odcinku. Więc nie będę wam tutaj opowiadał, jak to było. Próbki za niedługo trzeba będzie tutaj zrobić. Myślę, że jakbym to zbadał, to wtedy już... A zapłać. I zapłać. No i od razu pole mi wyrównało. Ale to lepiej wygląda. 1300 wyrąbałem na to, ale... Przynajmniej mam takie... świeższe próbki, jak to się mówi. Tararara, 83% to jest tego, więc elegancko. Tu jest 70 na tym nowym polu. A tu też 62. Czemu tak? Czegoś tam brakuje. 54. Nie wiem, co to. A, zakończył pracę. No, no. Czyli jest po żniwach, okej. Okay. Czyli dobrze wiecie, że jest po żniwach już. Czyli jednak... Jednak jedną beczką nie zrobię tego pola. Znaczy zrobię pole, ale myślę... No to no, dobrze. Oczywiście reszta tutaj jak będzie zasiane zboże, to się wyrówna, tak? Azotem. Bo 40, no to teraz będzie 100 kilo azotu tutaj rzucone. Więc zbyt wiele te tutaj nawozem nie będę się dorzucać. Tutaj na przykład w tym miejscu plus 80 wymaga, no. Więc to już dawka konkretna i... tysięcy litrów na dwa przejazdy. No kurde, nie wiem. Nie wiem, czy to starczy. 5000, no raczej zabraknie z tego, co widzę.
Narażnika chyba nie będę tam na lewo. To tam Amazon się dorzuci ten kawałeczek. Tylko tą ścieżkę tu przeciągnę na ile mam najwięcej i zaleję sobie drugą beczkę i kładę na ten jęczmień. Tego narażnika tu chyba nie będę dał, a zobaczę zresztą jak przyjadę. Bo raczej gnojowicy mi nie starczy na te pole. To jest plus 80, bo jest trochę lepsza ziemia. Do końca starczyło. Jeden przejazd, no to. Znaczy, no tam mam trochę, na, trochę ponad beczkę. Tam mam 26 tysięcy litrów, czyli 2000 litrów nie wiem co dostanie, ale to tam odojdź. Nie ma to tamto. Robota musi iść. Kurde, muszę tą ładowarkę gdzieś przestawić, bo tutaj jak później stoi beczka, tutaj teraz tutaj, o, stoi beczka. To ja potem tutaj nie mam jak nakręcać. Muszę tą beczkę, nie beczkę, tylko tą ładowarkę gdzieś przystawić. Jeszcze kurczę nie wiem gdzie, ale... Gdzieś ją muszę zostawić. A przejadę tu polem. Przez rogę tylko beczką przeskoczę i będzie git. Trochę na jolo, przeskoczę! Samobójcę. W sumie jakby nie patrzę, to ja bym, to ja musiałem ustąpić, tak? Właśnie włączałem do ruchu. Jednak coś tam dolałem, żeby nie było. To tak przejadę i powinno być dobrze. Tak, dorzuca, dorzuca. Jak dorzuca, to najważniejsze. Co by tak obróciło? Dobra, teraz tu idzie pies. Można jechać. Ale zanim idzie pies, to pierwszy tutaj trzeba poprzecznik zrobić. Póki jeszcze jestem tu i pamiętam. No potem to już będzie ciężko z tym poprzeczniakiem tu. Jak już będzie grube lanie, gdyby co tutaj to... To już potem poprzeczniaka się zapomina. Znaczy nie zapomina, tylko ciężko się zrobić. Dlatego tutaj poprzeczniak zawsze musi być pierwszy drugi. Teraz GPS on i ogień. Kurde, myślę, że chyba jednak... Ciekawe, czy ja GPS nie trafię prosto w tego, w case'a. Ale chyba nie. No dobrze, tu jest ta łąka, nie? Trochę zapasu mam GPS-a. I tak mniej więcej na odległość patrzyłem, więc tutaj będzie idealnie równo zalane. Tak kurde... Prosto w widły jadę. Ale to się da. Ominąć. Ja wiem, że ten case powinien być dawno zaprowadzony na gospę, no ale nie ma czasu. Ogólnie ja kubotą przejadę, ale beczka tak nie bardzo. Dlatego musiałem taki dziwny manewr zrobić. ...12 metrów normalnie nawrócone miejsce i jest piątek 2 sierpnia, więc... Muszę pod tej gnojowicy zaraz nagrać kolejny odcinek. A w kolejnym odcinku będzie co? Będzie co? Na pewno soja i obornik. Obornik chyba będzie. Soja z obornikiem. Kuszenie soja i obornik będzie, tak mi się wydaje. Więc... Żeby do września przewinąć, to ja muszę mieć skoszone... Dobra, skoszone mam. Muszę mieć zasiany rzepak i zwołowany.
Nie wiem, czyli akcja wow. Teraz będzie. Takiego wow jak Polska za. Myślę, że chyba Case'a sobie ściągnę w końcu. No, chyba tak zrobię, że ściągnę sobie Case'a. Że ściągnę sobie Case'a, zaczepię mu wały. I on pójdzie sobie wałować tamto pole, ja będę już siał, nie? Myślę, że tak będzie chyba najbardziej rozsądniej. No i tak to będzie. 36 minuta, no tak akurat mówię, to rozleje. Trochę w beczce zostanie. Zależy ile zostanie w beczce, ale za dużo tutaj zostanie, więc... Mówię, ten jeszcze jeden przejazd rozleje. No i tyle, nie? I tyle w temacie. Teraz w tym sezonie trochę mniej rzepaku, no bo wiadomo, będzie kukurydza. I kukurydzy... No niby jedno pole. Chociaż nie wiem, czy sobie nie dosiedzieć, ale chyba nie potrzebuję aż tak dużo tej kukurydzy. Teraz miałem 200 ton chyba. Teraz miałem 200 ton. Ale nie wiem, gdzie miałem kukurydzę nawet. Tutaj na pewno miałem na 27 jednym. Na 27 miałem na pewno i chyba na 10. Co? Chyba na 10, bo potem nie wiem, czy live'a tutaj nie robiłem na 10. Dobra, trzeba to zostawić zestaw, bo trzeba miniaturkę jeszcze zrobić. Ciekawe, czy jak tak przejadę, to czy będzie cel osiągnięty, czy będzie jednak udalewać. Nie dolewa, dobra. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepłutko, cześć i pa, pa.